Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Coraz więcej zachorowań, coraz mniej miejsc. W szpitalu na Winiarach nie ma wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. Są w szpitalu tymczasowym, ale tam brakuje personelu. Z tym, że tutaj trzeba taką gwiazdkę postawić, że te 56 łóżek mogą być tylko tam kładzeni pacjenci bez chorób towarzyszących, a chorzy na COVID-a wymagający maksimum tlenoterapii. Z tym problemem szpital boryka się od uruchomienia placówki. Ponieważ nie możemy znaleźć anestezjologów, którzy mogliby obsłużyć respiratory, taki mały oddział intensywnej terapii, który by wspomagał leczenie pacjentów z ciężkimi jednostkami, innymi jednostkami chorobowymi. Jak dodaje dyrektor, każdy anestezjolog to kilka dodatkowych łóżek w szpitalu tymczasowym. Jak bardzo uszkodzone są wały przeciwpowodziowe, wszystko okaże się w najbliższych dniach, bo właśnie rozpoczyna się ich dokładny przegląd. Taką decyzję podjął po ostatnich wydarzeniach starosta Płocki. Dziś jednak wiadomo, że na terenie powiatu są miejsca, gdzie interwencja jest potrzebna natychmiast. Jak zaznacza starosta, do rozwiązania jest kwestia infrastruktury, ale też bobrów, które ją niszczą. Jego zdaniem powinno dojść do ich odstrzału. Przejedziemy każdą gminę. Jeśli będzie trzeba, to przejdziemy cały ten wał od metr po metrze po to, żeby znaleźć te wszystkie miejsca i wyeliminować wszystkie słabe punkty. Bo tak jak powiedziałem i było to przed chwilą tutaj pokazane na tych wywodowskazach, stan wody, który jest, on cały czas powoduje, że zniszczenia są prowadzone. I być może dla kogoś to jest takie trywialne, albo po prostu czasem nawet dla niektórych wywołuje uśmiech na twarzy, mówiąc o tym, że największym zagrożeniem są bobry. Szanowni Państwo, są. I populacja to już pewnie jest w tysiącach sztuk szacowana. Nikt ich nie policzył. Przez ten okres zagrożenia RZGW wystąpiło o zgodę na odłów. Dostało zgodę na 32 sztuki, ale RDOŚ kazał je przenieść do rzek, które i tak dopływają do Wisły, a w odległości, jak wskazywane są miejscowości, kilometra od Wisły. Szanowni Państwo, to nie mam pojęcia, ile to może kosztować, bo nie sprawdziłem tego, powiem uczciwie, bo akurat to ma wykonać RZGW, ale mówiąc wprost, jest to próżna praca. Starosta do ministra infrastruktury skierował pismo, w którym wskazuje listę pilnych działań, jakie w jego ocenie zabezpieczą ziemię płocką przed powodzią. Wśród nich znalazł się postulat opracowania programu regulacji populacji bobrów. Starostwo powiatowe apeluje do ministra o działania w zakresie kompleksowej regulacji koryta rzeki na obszarze powiatu płockiego, dokończenia budowy zabezpieczenia rzeki Słupianki w gminie Słupno, zwiększenia pojemności zbiornika włocławskiego poprzez refulację zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych, poprzez montaż siatek oraz budowę przegród poprzecznych, a także budowy nowych cyfrowych wodowskazów w Wykowie, Popłacinie i Nowym Doninowie. W Ludwikowie i Wyszynie w gminie Stara Biała trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. To drugi etap inwestycji. Drugi etap, który w tej chwili realizujemy, obejmuje 5,5 km kanalizacji sanitarnej i 1400 metrów bieżących przyłączy. W ramach inwestycji powstanie kilka przepompowni, a także 166 studni na sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt to blisko 3 700 000 zł. Prace powinny zakończyć się w maju. Żłobki, przedszkola, szkoły prowadzą rekrutację dzieci do poszczególnych placówek. Zainteresowani rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klubu dziecięcego Maluszek w Bielsku. Warunek: trzeba być mieszkańcem gminy. Klub przyjmuje dzieci od 12 miesiąca życia. W tym roku wprowadziłyśmy dwa rodzaje zajęć. Są to zajęcia plastyczne, które odbywają się we wtorki, i zajęcia rytmiczne, które odbywają się w czwartki. Dodatkowo planujemy wprowadzić zajęcia logopedyczne, ale to będzie gdzieś od połowy roku. Rekrutacja trwa także w samorządowym przedszkolu w Bielsku. Tu również rodzice mogą składać wnioski dostępne na stronie internetowej placówki. Przedszkole nasze jest nie dość, że jako budynek jest świetnie wyposażony, nowoczesny. To jeszcze oczywiście wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna, mająca wielkie, ogromne serce do naszych pociech. W przedszkolu dla dzieci organizowane są zajęcia m.in. z judo, rytmiki czy sportowe.
Trwa nabór do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze. To okazja, by zyskać środki z budżetu województwa na modernizację oświetlenia, rewitalizację skwerów, remont świetlic wiejskich czy rozwój twórczości folklorystycznej. W puli jest ponad 15 milionów złotych. Lista projektów, na które można otrzymać wsparcie, jest długa. Sołectwa mogą starać się o wsparcie do 10 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 26 marca. Po więcej informacji zapraszamy na stronę infopłock.tv.pl.